Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z The Legend of Zelda Wind Waker. Skończyliśmy na tym, że dostałem miecz, ale niestety tarczy już nie mogę. Więc tak, czytałem też komentarze, widziałem, że podoba wam się ta seria, jednak niestety nie ma zbyt dużo wyświetleń na niej. Podejrzewam, że to dlatego, że zbyt dużo osób po prostu nie zna tej gry, nawet nie próbuję zobaczyć, co to jest. No cóż, zobaczymy, jak to będzie, jak będę tak dalej nagrywał. Ale teraz zajmijmy się tym, że idziemy do góry. Trzeba zniszczyć te krzaczki. Myślę, że tutaj chyba rupii w krzaczkach nie ma. Tak. Dobra, to już nie będę się tym bawił. Dobra, jedziemy do góry. Tutaj mamy most prowadzący właśnie do tego lasu. Niestety muzyka już się wyłączyła. Teraz mamy tylko szum morza. Fairy Fountain. Side ahead. Jest tutaj fontanna wróżki. Tak to zrozumiałem. Fontanna wróżki, która powiększa szczęście? Coś w tym stylu? Chyba tak. Nie jestem pewien. Czytałem też w komentarzach, że mówił ktoś, że to nie jest Link, to nie jest elf. No właśnie wiem, tylko że nie ma zbytnio jak tego inaczej przetłumaczyć, bo Fairy Boy dosłownie by to znaczyło jako chłopiec wróżki. A to troszkę tak dziwnie brzmi. No więc zbytnio nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, idziemy sobie tutaj. Tu chyba nie mogę wskoczyć. I tu mamy nasz pierwszy przeciwnik. Dobra. No, to jest bardzo prosty. On tam ma co najwyżej dwa ataki, wystarczy w niego tam walnąć raz na jakiś czas tym zwykłym atakiem i już mamy. Już padł. Idziemy do góry. W tych krzakach nic nie ma, dobra, to już nie będę tego kopał, bo chyba nie ma sensu. Co tu pisze? Fairy Fountain Site. Aha, czyli wejście jest po prostu zamknięte przez ten wielki kamień, którego na razie nie możemy ani wysadzić, ani nic zrobić. Myślę, że za pomocą bomb będziemy mogli to zrobić kiedyś, kiedy indziej. To dziwne spawnowanie przeciwników, ale dobra już. Ło, jak już ich jest dwóch, to troszkę to trudniej. Teraz mi się zaczęło zacinać. No i rupie. O, panienka się obudziła. To było do przewidzenia. Co to jest za ubranie? Chyba. What's with that? Gdzie jestem? No jasne, wielki ptak przyszedł i... Pani! O, dzięki Bogu. Myślałem, że umarłeś. Umarłaś. Ten ptak zrzucił mnie. To nie było zbyt miłe. Idziemy. A co z nim? Nie interesuj się nim, idź. No i teraz oczywiście Link uparty pójdzie za nimi. Duży bracie, woła nas siostra.
wielce szczęśliwa. I znowu ten ptak. O nie, straszne. Porwał nam siostrę, no i teraz myślę, że chyba cel tej gry to będzie odnalezienie siostry. To było trochę głupie. Głupie dziecko. Wstrzymaj się. Ona odeszła. Co? Chcesz iść z nami? Pewnie. Hihi. Rozumiesz, o co pytasz? Jesteśmy piratami. Wiesz, piratami. Terror na morzach. Ta. Będziesz miał ból głowy. Wiem, co czujesz, bo porwali ci siostrę. Okej. I tutaj ten listonosz, którego widzieliśmy w poprzednim odcinku. Kim jesteś? I on teraz będzie nas prawdopodobnie bronił. Dzięki niemu pozwoli nam wejść na statek. Po prostu już nie będę tego tłumaczył, po prostu to pominę. No cicho i wytłumaczę. Ona miała długie uszy, coś tam, że wszystkie dzieci są, czy nie wszystkie, że dużo dzieci z długimi uszami właśnie są porywane w takim młodym wieku. Wszystkie dziewczynki raczej. No i on teraz tłumaczy tej piratce, że uratowaliśmy ją. Okej, tam chce, czy da nam trochę pomocy? Coś tam Forsaken Fortress, coś czuję, że tam za chwilę będziemy. I nie możemy iść tylko z tym mieczem i właśnie teraz wchodzi do gry tarcza, którą za chwilę zdobędziemy. Myślałem, że zdobędziemy w poprzednim odcinku, jednak się troszkę pomyliłem. Okej. Będziesz musiał powiedzieć goodbye do swojej rodziny. No i nareszcie mamy kontrolę. O, no to ciekawe. Raki. Zakopuł się. Ciekawe, właśnie. Tutaj jeszcze chciałbym zobaczyć do tego statku. Byłem tutaj raz. Nie do końca wiem, co tu takiego jest. Wydaje mi się, że po prostu taki mini sklep. No właśnie. Customer. Tak, to jest jakiś sklep. Chciałbyś coś kupić? No dobra, to można by kupić. To jest... jakiś worek na coś. Bait. Nie wiem, co to jest bait, niestety. Mogę otrzymać do 8 takich baitów. I to są te baity całe. Myślę, że chyba tymi baitami będziemy mogli rzucać. Zapem to house, feed this stuff. Bye.
Okej, dobra, nie będziemy już tutaj nic więcej kupować, zresztą nie mam więcej rupii. Pokażę wam jeszcze jedno miejsce, w którym można zdobyć na początku trochę rupii, takie dość tajemnicze. Zapewne większość z was już o nim wie. Oj, ale mi teraz troszkę przycina. Gdyby dało się szybciej biec... jest to dokładnie w tym jednym domku tutaj. Będziemy się tam pójść. Właśnie, on chyba tutaj chciał... aha, on tutaj chciał, żeby całe to ściąć dla niego. No i widać, tutaj też rupie wyskakują. Oczywiście przypadkowo, nie zawsze. Zobaczymy, co się stanie, jak całe to obetnę. Wątpię, żeby cokolwiek, ale może nam da jakieś 5 rupii. No. Okej. Jeszcze troszkę zostało. I dwa. Ciach. O, jeszcze. To już wszystko? Dziwnie to wygląda, takie obcięte. Dobra. No i nic sam nie dał. A to świnia. Dobra, teraz wam pokażę to miejsce, w którym są rupie. To jest właśnie tutaj. Będzie się trzeba poczołgać pod tym łóżkiem. Oj, dziwnie się kamera. I mamy pierwszą skrzyneczkę w całej grze. Zobaczymy, co to będzie. Jej, czerwona rupia, czyli to jest równo 20 rupii. Można chyba w całej grze wyróżnić kilka kolorów rupii. Podstawowa to jest oczywiście zielona. Daje jedną rupię. Jest niebieska, żółta i czerwona. Czerwona daje 20. Żółta daje chyba 15. I niebieska daje 5, o ile dobrze pamiętam. Nie dam głowy, ale coś koło tego. Dobra, teraz sobie pójdziemy do babci po tarczę, której wcześniej wspominałem. Babcia mieszka zaraz w tamtym domku, gdzie było. Byliśmy. Co ciekawe, teraz on już nie szuka... nie szuka tej świni, kurde. Czy jestem wystarczająco przygotowany? Wszyscy są zmartwieni tym właśnie, że nasza... no kurde! że nasza siostra uciekła. Czy uciekła? Zniknęła. Zabrał ją ten wielki ptak. Teraz... gdzie jest Aryl? Bawi się dalej z tymi gołębiami? Tak? O, a tu tarcza zniknęła. Kto ją zabrał? A to teraz ciężko będzie się dowiedzieć. Wystarczy zejść po drabinie. Jana? Nie płacz, babciu. To jest to, czego szukasz? Tak, najwyraźniej. Weź to ze sobą. I dostaliśmy tarczę bohatera. Okej. Starczy tylko L wycelować i nacisnąć chyba R, tak? No i smutna historia, jak to zabrali naszą siostrę. Cóż, było naprawdę smutno, aż mi łezka poleciała, ale idziemy. Dobra, teraz chyba już wystarczy iść na statek, który jest zaraz tutaj. Nie wiem, czy mam wejść, czy jeszcze się z nią pogadać.
Tak, jestem gotowy. Znaczy, wystarczy z nią pogadać. Ciekawe, gdzie nas teraz zabierze. Już niestety dalej nie byłem. I co się teraz stanie, to już niestety nie wiem. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, gram pierwszy raz w tą grę. No, tak jakby. I ten glutek. O Jezu. To co? Babcia. Ups, przepraszam. How much longer is it going to on? I think. Nie wiem, co to znaczyło w sumie. Cały czas ono dalej nas pyta, czy chcemy na pewno płynąć dalej. Możemy jeszcze wrócić, ale oczywiście nie. Siostrę wypada uratować. Dobra, co tu możemy robić? Nie możesz po prostu stać. Prawdopodobnie będziemy musieli myć coś. Mamy iść pod pokład. Okej. Myślę, że to chyba będą te drzwi. No, tak myślałem. Tutaj nie możesz wchodzić, to jest pani Tetry. Kabina, tak. Była pani Tetra, nie doczytałem. Tak przeleciałem tylko oczami. Wzrokiem. Znaczy się. You have to take the test. Musisz wziąć test wszystkich piratów. Okej. Chyba muszę zrobić to samo po prostu co on. Nacisnąć ten przycisk. I teraz musimy po prostu przeskoczyć przez nie. I następnie jest zbyt daleko, więc teraz musimy zrobić to. Wow, to jest prawdziwy pirat. Tak. Już bym chciał spróbować, wiesz. Dobra, i spróbujmy to zrobić teraz do wyjścia. I to jest oczywiście wyzwanie czasowe. Platformy staną tylko na... zostaną włączone tylko na jakiś czas. Zabierze mi to przynajmniej jeden rok, żeby zrobić to dobrze. Dobra, dobra. Zaraz się przekonamy. Chociaż pewnie zajmie mi jakieś 20 minut. Ups. Chyba nie to. Dobra. I teraz skaczemy. No, kurde. Aj, prawie mi się udało, tylko że ta kamera mnie denerwuje. Dobra, idziemy spróbować jeszcze raz.
Czyżby się udało? Jest! Ojeny. Jak będzie więcej tych faili na tym, na... w ciągu tej serii, to po prostu nie wiem, co zrobię. Dobra. Jestem z ciebie dumny. O, czyżby chciał coś nam dać? Coś jest w tym... W tym... w skrzyni. Klasyczna muzyczka z Zelda, kiedy się znajduje coś w skrzyni. I dostaliśmy spoils bag. Czy możemy coś w tym trzymać, co dostaniemy z przeciwników? Potem tego używać. O, jesteśmy na Forsaken Forest. I myślę, że nie mogę tego niszczyć. Ale mogę to podnieść. I zniszczyć. Dobra. I tutaj są rupie. Chociaż tak mało tak małą liczbę rupi to chyba nie potrzebuję. Ale to mimo wszystko zniszczę kilka. No bo dobra, już nie będę tu siedział. No i to dalej stoi, czy oszuka mnie, to jednak nie jest na timerze. Ja już nie wiem. Albo to jest na timerze, albo po prostu tak długo idziemy na górę. Okej, okay. Już jest noc. Jestem na górze. To więc wchodzimy sobie na tą górę, gdzie... Którędy? Tamtędy. Sprawdzę, wypadł. Okej, okay. Myślę, że po tej rozmowie tutaj sobie skończymy ten odcinek, bo też troszkę to może już trwać. Raczej nie chciałbym, żeby te odcinki były jakieś takie bardzo długie. Co robisz z Niko? Nie mów, że grałeś w coś tam. No, jednak graliśmy. No nieważne, zobacz tam. To jest Forsaken Forest. Fortress, sorry. Fortress, to znaczy twierdza. I tutaj na górze jest ten ptak. Wiedziałem, zobacz. Tam, przy tamtym oknie. Coś tam jest. What do we do now? Co wiemy? Podejrzane. Aha. Dobra, dobra. Troszkę dziwnie to brzmi, ale... Piraci robimy to cały czas. Wszyscy są gotowi? Dwa... Dobra. Jak już się to w końcu skończy. Coś czuję, że większość tej Zeldy to będą same cutscenki. No i niestety straciliśmy miecz, nie... Albo może jednak... No może jednak straciliśmy miecz. Forsaken Fortress. Albo Forsaken. Jak to się czyta? Nie wiem. W
Fajne są te animacje. Nie mamy teraz miecza, musimy się skradać. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie owego. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.